który pierwszy w Unii Europejskiej ale powiedział, że musimy postawić. Mówmy, o szczepionkach mówmy. O szczepionkach, ale ja mówię o skuteczności, ale ja mówię o skuteczności Polski i skuteczności premiera Mateusza Morawieckiego. I mam nadzieję, że również teraz w której sytuacji jeszcze Ukrainy, pan przypomni. Pomogą w tej dobra, tej, dajcie tej spokój. Pan Artur Dziambor. No, szanowni Państwo, chciałem powiedzieć tutaj, jak słucham przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, który narzeka, że coś idzie za wolno albo źle, no to trochę tak czuję, że to jest krytyka dla krytyki, ponieważ wiem, że Platforma Obywatelska chciałaby, żeby było tego jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze większy ucisk, żeby był. A jednak no, trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście rozdmuchany popyt, który stworzyła propaganda rządowa, był oczywisty, że tak to się skończy. My nie powinniśmy traktować tego wyścigu szczepionkowego. Ale jaki popyt, panie pośle? Bo nie... no, jest ogromny popyt na szczepionki po tym, tak. Jak była ogromna propaganda, jest to oczywiste. Natomiast no, to nie jest wyścig zbrojeń. Nie, mamy nie promować nie szczepionek jest, nie, jako redaktor. Panie redaktor, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak, to nie jest wyścig zbrojeń. My nie jesteśmy tutaj w żaden sposób nie jesteśmy tutaj w trakcie jakiegoś konkursu. My powinniśmy traktować te szczepienie jak każde inne, a niestety ich nie traktujemy w ten sposób. I niestety jesteśmy w jakiejś groteskowej dyskusji o rozliczaniu się z rządem za jego skuteczność, za realizację obietnic własnej propagandy. Natomiast wiem, że opozycja zrobiłaby to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze więcej by nas ograniczała. I tutaj dochodzę do maseczek. Szanowni Państwo, dokonała się pewna groteska. Antymaseczkowiec teoretyczny jest tutaj jedyny w programie w maseczce. No pozostali koledzy moi, którzy jak najbardziej chcą, żeby te ograniczenia istniały, są bez maseczek, mimo to, że siedzą tutaj obok mnie. I chciałem powiedzieć, skorzystam z tego czasu. Napisałem sobie na maseczce, że ta maseczka jest noszona dla pieniędzy. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy tutaj o tym, że minister Niedzielski wymyśla teraz, że zamiast maseczek, zamiast przyłbic będziemy nosili maseczki, a z przyłbicami to na Grunwald. Jutro jest konferencja prasowa ministra Niedzielskiego. Może tak. By tak posłuchać mądrych doświadczeń Szwedów, posłuchać WHO, które mówi, że te maseczki są kompletnie bez sensu, żeby nie nosić ich już więcej, żeby ich nie kupować. Nie, no WHO później, nie mówi, że bez bo sensu. Bo później pani redaktor panie pośle, wyjdzie. Nie, moment, no, powiedzieli, moment. Że noszenie ich w przestrzeni publicznej jest całkowicie bez sensu. W zamkniętych pomieszczeniach, w których znajduje się bardzo dużo ludzi nie wiem, o i siedzą tam wypowiedź panu chodzi, bo ja tak. Słyszałam, że natomiast jak najbardziej później, w zatłoczonych redaktor, przestrzeniach no, otwartych później, również nosić. Pani redaktor, później tak. Wyjdzie, że te maseczki zostały, dlatego zostaliśmy przymuszeni do nich, ponieważ pewna zaprzyjaźniona firma na przykład je produkuje. Tylko my się dowiemy o tym za lat kilka, a wtedy, kiedy ale już nie będzie kogo za to rozliczać. Ale to wszyscy się dają oszukiwać, cała Europa się daje oszukiwać i wszyscy noszą maseczki. Ja uważam, no, pani redaktor, pana że ulubioną być Szwecją, takie, oczywiście. Nie ulubioną, no moje ulubione to powiedzmy byłoby bliżej Floryda, natomiast zdecydowanie wolałbym, żeby to była jednak nie, żeby to był przymus, żeby nie było tak, że ja jestem z tego rozliczany, żeby nie było tak, że ja nie mogę z pewnych... Opowiem państwu jedną sytuację. Ja dzisiaj ale byłem... panie pośle, przepraszam, zaraz pan opowie, moment. Tak? To pan uważa, że jak ludzie będą wiedzieli, że nie muszą nosić, to będą nosili? Widział pan, jak poluzowane zostały obostrzenia, co się działo w Zakopanem, jak się ludzie no, świetnie bawili, ale, dobrej zabawy, ale może nie w tym czasie. Pani redaktor, oddajemy się całkowicie decyzji demokratycznej i wmawiamy ludziom, że są geniuszami, którzy wiedzą dokładnie, na kogo głosować i dlaczego głosują, ale są za to za głupi naszym zdaniem, żeby rozumieć, że nie. Jeżeli założą maseczkę, to będą bardziej bezpieczni. Nie, panie pośle, przed nie wirusem? Lubimy nosić maseczki. Nikt z nas nie lubi nosić maseczki, więc jeżeli nie ma przymusu do noszenia, to nie będę tego nosić. Tak jak zapytamy ludzi, czy są za ograniczeniami. Wszyscy powiedzą, że nie, bo nie lubimy ograniczeń, ale to jest konieczne. Tak, ale pani redaktor, ta sytuacja, w której my jesteśmy w niej od marca ubiegłego roku, czyli już rok, doprowadziła do tego, że powstały w społeczeństwie zachowania, których wcześniej nie było. Ja dzisiaj, muszę to powiedzieć, dzisiaj siedziałem w pociągu, jechałem tutaj do Warszawy, siedziałem sobie bez maseczki oczywiście, standardowo i w pewnym momencie podszedł do mnie pracownik tego pociągu, już w tym momencie znajomy, bo ja tyle w pociągach spędzam życia, że już znam tych ludzi i mówi do mnie, panie pośle, my wiemy, pan jest ozdrowieńcem, pan generalnie nie jest wielkim fanem tych maseczek, ale no muszę panu powiedzieć, że inni pasażerowie
mają później takie pretensje do tego, że ktoś nie dostał zwróconej uwagi. Gorzej, że są pasażerowie, którzy robią zdjęcia i filmiki i wysyłają do linii kolejowych informacje. To nie jest obywatelska postawa. To są jak najbardziej negatywne postawy, których zostało nauczone to społeczeństwo w tym momencie przez tą propagandę i przez te absurdalne ograniczenia. Ja wchodzę do sklepu i ludzie patrzą na mnie, jakbym był wariatem, albo jakbym, nie wiem, nago tam był, bo nie mam maseczki. A, bo pan nie ma maseczki. To jest szaleństwo. Gdybym pana nie znała walczyć i nie wiedziała, że jest pan ozdrowieńcem, to też bym się chyba odsuwała. No też tak robię, jeżeli jestem w przestrzeni publicznej. Przepraszam pana, ale ja też mówię prawdę. No po prostu tak jest. Wolałabym, żeby ktoś, kto chciał jedno zdanie, bo ktoś, któryś z panów zareagował, że to nie jest wyścig zbrojeń. Który z panów tak powiedział? To pan był. To proszę, proszę. Ja uważam, że to jest jednak wyścig zbrojeń. Jeżeli skuteczność szczepionek wszystkich trzech to jest granica blisko 90%, bez względu na to, czy szczepionka będzie sezonowa, czy nie. Ale jeżeli ona właściwie zadziała, czyli ograniczy skutki bardzo często śmiertelne chorujących na COVID, to znaczy, że szczepienia działają, to znaczy, że wygrywamy z czasem. Jak pan wie, w Polsce 70 tysięcy osób umarło tylko na COVID. Ja dzisiaj jechałem o godzinie 5:18 kolejami dolnośląskimi. Ile? Pełen, 5:18, pełen pociąg do ostatniego miejsca wypełniony i powiem panu, że wszyscy mieli maseczki. Specjalnie się obróciłem, nie robiłem zdjęć i wszyscy mieli maseczki. To znaczy, że pewne przyzwolenie społeczne jest jednak na to. Pewna solidarność dotycząca bezpieczeństwa, szczególnie w zatłoczonych miejscach jest. Ja nie oceniam skuteczności. Wierzę jednak. A sam byłem w miejscu z posłem Śmiszkiem, który był chory wówczas na COVID, nie wiedział o tym. I cała czwórka posłów w zespole dolnośląskim nie była zakażona. Być może uratowały nas maseczki, panowie, więc ja uważam, żeby jednak zachować zdrowy rozsądek w tym zakresie. Tak, tak, tylko powiem coś panu. No, my nie jesteśmy w stanie, nikt z nas, jak jesteśmy w tym gronie, nie jesteśmy w stanie określić tak naprawdę, jaką skuteczność ma maseczka. Możemy się tylko opierać na doniesieniach naukowców. Naukowcy twierdzą, że maseczki już poczynając od tych chirurgicznych dają dość dużą ochronę, bo to jest jakieś 70-80% skuteczności nałożona. Jedna na drugą, czytałam ostatnio, zabezpiecza w 95%. Czy tak jest? Nie wiemy, ale komuś musimy w tej sprawie wierzyć. A noszenie maseczki nie jest aż takim wyrzeczeniem wobec innych obywateli i wobec siebie samego, żeby robić z tego jakiś ogromny problem. Ja naprawdę nie widzę jakiegoś straszliwego problemu w noszeniu maseczki. Chyba, że ktoś dostał, to proszę się zgłosić, propozycję otrzymał. Nawet jak dostał, to się nie przyzna, pani redaktor. Och, jest pan poseł. Wszystkim smutno. Panowie, o pomysłach. No tak, jakoś nas omijały te propozycje. No to jest fakt, że omijają. No, nie wiem dlaczego. Panie panie lubię profesorze. Ja bardzo lubię panią poseł Giel-Piątek, ale ona do głowy jej nie przyszło, żeby mnie napastować. Ale to byłoby fajne doświadczenie. Ja swoją drogą muszę powiedzieć, ja podziwiam Szymona Hołownię, że on zapamiętał, że jakiś program Koalicja 276 powstał, bo zapamiętać to naprawdę to jest sztuka, że coś takiego zostało wymyślone. A pan poseł Telus był nagabywany, czy też spokojnie? No, oczywiście, że nie, ale chcę zwrócić uwagę na ten zapis posła Nitrasa i się z nim troszkę zgodzę. Bo powiedział na końcu, że nie są ważne ideały dla osób, które Hołownia proponuje. I tu widać, że tak naprawdę ten dziennikarz tak mocno forowany przez pewne środowiska pod znaku TVN-u, dziennikarz katolicki, bo on tak był forowany na dziennikarza katolickiego, w tej chwili się już nie zastanawia, kto jakie ma poglądy. Tylko chciałby każdego do swojego klubu, żeby zaistnieć. No i to pokazuje, że ta partia Hołowni jest tylko taką i wyłącznie wydmuszką, która nie ma żadnych... To widzę, że się zgadzacie z panem posłem Borysem. Ale jakiego każdego? Tak. No przecież przed chwilą ustaliliśmy, że nikogo z nas. Chyba, że bierzemy pod uwagę pana profesora Bartoszewskiego, któremu jest smutno, że go nikt nie napastował. Nie, nie jest smutno. Ja myślę, że jest rzeczą oczywistą, że im do głowy nie przyszło, żeby mi to proponować. Bo idąc w tym tokiem myślenia, ja już się wystraszyłem... Ja już się wystraszyłem. Nie, ale jaka ideologia? Tak, już ja słyszałem o tych naszych ideologiach. Panowie, pan poseł Dziambo, koniec dyskusji. Chciałem powiedzieć, że za panią skórę trzeba podziękować.
za panią Spurek trzeba podziękować panu Biedroniowi, bo to jest jego genialny pomysł, żeby kogoś takiego wprowadzić do Europarlamentu. Natomiast słowem komentarza chciałem powiedzieć, że jak to zwykle bywa ze skrajną lewicą, pod płaszczykiem tolerancji, miłości wszechobecnej i akceptacji, chce pani Spurek tak naprawdę wprowadzić pełen lewacki zamordyzm. I to jest jeden z przykładów. Ona takich pomysłów ma wiele, należy je komentować jednoznacznie negatywnie.